pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Kiedyś był ministrem obrony narodowej, dzisiaj jest prezesem. Gościem TVP Sport jest Sławomir Szmal, wybitny piłkarz ręczny, najlepszy piłkarz ręczny świata, kiedyś nazwany w transmisji reprezentacji Polski ministrem obrony narodowej i tak zostało przez kilka lat, a dzisiaj prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. Sławek, 298 meczów w reprezentacji, 3 zdobyte bramki. Byłeś absolutnie legendarną postacią, jeśli chodzi o tę grę. Byłeś nieformalnie tym ministrem obrony narodowej, a teraz jesteś formalnie prezesem odpowiadającym za piłkę ręczną w Polsce. Myślę, że wielu kibiców takich okazjonalnych, którzy nie śledzą piłki ręcznej z bliska, mogło być zaskoczonych tym, że postać, którą kojarzyli z boiska, poszła tak mocno w dyrektory. Masz 46 lat i przejmujesz odpowiedzialność za piłkę ręczną w Polsce. Tak w zasadzie po co ci to? Wiesz co, to pytanie dosyć często zadawały mi osoby powiązane z piłką ręczną. Mówiły, czy nie twój autorytet, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, nie zostanie naruszony. Moim marzeniem było zawsze, żeby piłka ręczna w Polsce była popularna i przede wszystkim, żeby walka o tytuły, o medale, oczywiście to jest górnolotne i to jest dalekosiężna praca, ale żeby to nie było raz na 20 lat, tylko żeby to było, stało się przez system pracy taką normalną rzeczą, że Polska, jadąc na Mistrzostwa Świata Europy, znajdowała się w pierwszej dziesiątce, w pierwszej ósemce, tam gdzie największe emocje są dla samych zawodników, ale też kibiców przed telewizorami. I to był mój cel. Patrząc przez ostatnie lata pracy po swojej karierze, jedną z diagnoz, które zwróciłem na to uwagę, że drastycznie nam maleje ilość dzieci, które uprawiają w ogóle sport, a nie mówiąc już o piłce ręcznej. I to jest, uważam, główny fundament, na który chciałbym położyć swoją pracę, odbudowę popularyzacji dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. No właśnie, bo ten moment, kiedy było złote pokolenie, nie zdobyliście złotego medalu, ale srebro mistrzostw świata, dwa razy brąz mistrzostw świata, półfinał Igrzysk Olimpijskich, ta złota dekada, jeśli chodzi o emocje, kiedy włączało się wasze mecze, kiedy, pamiętam, 8,5-9 milionów ludzi oglądało reprezentację Polski, to powinno być takim wielkim kołem zamachowym. Co się stało, że, no bo w skokach narciarskich mieliśmy Adama Małysza, wydawało się, że będzie wielka dziura. Okazało się, że był Kamil Stoch, byli inni. Zadbano o to szkolenie. Czy to jest jedyna odpowiedź na pytanie, dlaczego piłka ręczna tak bardzo straciła u nas na sile po tym, kiedy wy wszyscy przestaliście grać? Wiesz co, w mojej ocenie to są różne czynniki, na to mają wpływ i na pewno to nie był tylko jeden, bo oczywiście popularyzacja tej dyscypliny w szkole nie była tak duża, jak chociażby jak w siatkówce, bo jednoznacznie praktycznie w każdej szkole mamy nauczyciela, który potrafi nauczać piłki siatkowej. Piłka ręczna dla nauczycieli się wydaje trudna i tutaj wspólnie z Radą Trenerów opracowaliśmy rozgrywki dla tych dzieciaków i przede wszystkim z materiałem dla trenerów, dla nauczycieli wychowania fizycznego, który w tym roku już będzie przedstawiany, żeby nauczyciel, który chce spróbować piłki ręcznej, żeby zobaczył, że to jest naprawdę łatwe, a dla dzieciaków to będzie masa satysfakcji, bo tam jest dużo bramek, dużo interwencji i tak naprawdę nie są najważniejsze reguły i zasady gry, ale ważne jest przede wszystkim zdrowie dziecka. Co styczeń przez tych 10 lat czekaliśmy jak na telenowelę, na mecze piłkarskiej reprezentacji, jeśli chodzi o handball. Który turniej, a może który mecz ty najbardziej pamiętasz? Wiesz co, było ich wiele. Było naprawdę ich wiele i tak do jednego trudno mi powiedzieć. Ja pamiętam tak najbardziej to Igrzyska Olimpijskie, które tak naprawdę kończyły się niedosytem, bo z jednej strony pierwszy Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie właściwie można było powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że byliśmy drużyną, którą stać było nas w walce o medal i w tym najważniejszym meczu, gdzie mieliśmy już wejść do tej fazy półfinału z Islandią, niestety przegraliśmy i tam pamiętam swój nieudany występ, gdzie w ogóle tragedia, bardzo długo przeżywałem. To nie był tylko twój nieudany występ, tylko cała drużyna nie wiedziała, co się w zasadzie stało. Byliście absolutnie faworytem do tego, aby przynajmniej medal, obojętnie jaki, no medal to jest wielka sprawa, ale go tam wygrać. Tak, ale to pamiętam,
że to do dzisiaj we mnie siedzi. No i później znowu, kurczę, siedząc na ławce, oglądałem, jak Karol Bielecki w meczu z Duńczykami rzuca 10 bramek, Piotrek Wyszomirski broni ze skutecznością prawie 50%. No i niestety w dogrywce nie udaje nam się pokonać Duńczyków. I to były takie dwa bolesne porażki, które do dzisiaj pamiętam. Ale też było dużo, dużo wspaniałych tam, gdzie wracałem z uśmiechem na ustach do domu i do swojej rodziny. To o jedną jeszcze porażkę, mimo tych licznych zwycięstw, chciałem cię zapytać. Katar, brązowy medal. Byłem tam wtedy, nie komentowałem meczu, ale pracowałem jako reporter, stałem przy boisku. Graliście z gospodarzami w półfinale Mistrzostw Świata. Czy to jest takie wspomnienie? Być może wtedy zrodziło się w tobie poczucie, że trzeba zająć się organizacyjnie piłką ręczną, bo jak się nie zadba o pewne sprawy dookoła boiska, to potrafi być bardzo przykro. Wiesz co, w sporcie, jak chyba w biznesie, jeżeli dbasz o swoją firmę, to ona przyniesie na pewno pozytywny efekt. Czy wcześniej, czy później, jestem tego przekonany. W Katarze faktycznie tam było bardzo super. Dobra organizacja, trzeba przyznać, ale też zespół zbudowany na osobach, które przyjechały właściwie z całego świata. No i siłą rzeczy trochę ten wynik był dopilnowany, żeby oni doszli do tego finału. Dobra lekcja. Ja to traktuję jako dobrą lekcję i jakby ta część sportowa dla mnie oczywiście była takim punktem, kurczę, dlaczego to akurat dla nas, nam się przydarzyło, ale trzeba wyciągać wnioski i krok po kroku iść do przodu. Wtedy wygraliście brązowy medal Mistrzostw Świata. Chciałem zapytać o taką rzecz, która obrosła trochę legendą. To znaczy Michael Bigler był wówczas selekcjonerem naszej reprezentacji. Bardzo dużo czasu, lwią część albo niemalże cały czas poświęcał na pracę obrony. Natomiast nie za bardzo ten czas miał być poświęcony na grę ofensywną. Podobno taktykę, jeśli chodzi o ofensywę, ustalano w pokoju Sławomira Szmala. Wiesz co, mieliśmy spotkania wspólnie z drużyną, ale ja naprawdę miałem wielki szacunek dla trenera Biglera z racji tego, że on wziął reprezentację w trudnym okresie. I to trzeba zaznaczyć jednoznacznie. Tam część zawodników z racji wieku już kończyła kariery. Moja osoba była już najstarszą osobą przykład Karola, przykład Mariusza Jurkiewicza, to już osoby były też, które eksploatowane przez sport. I on potrafił z tego zespołu jeszcze wyciągnąć te trzecie miejsce. I to naprawdę był duży sukces tej osoby. To była, wydaje mi się, że jego charyzma na to pozwalała, bo on potrafił, pomimo że duża część zawodników nie rozumiała, co on mówił, bo on mówił w języku niemieckim, nie rozumiała, więc zmotywować tych zawodników swoją tonacją głosu. I to było fajne. A faktycznie atak był ustalany czasami w pokoju, a to były takie drobne rzeczy, które były również ważne dla nas. Jeżeli chodzi o historię reprezentacji Polski, co tak naprawdę było w tej fantastycznej dekadzie najważniejsze? Co spowodowało? Czy to chodzi o to po prostu, że trafiło nam się takie pokolenie, że teraz to jest też kwestia tego, że musimy czekać, aż kolejne takie pokolenie nadejdzie? Co w zasadzie spowodowało, że Polska... Wtedy orły Wenty nagle tak wyskoczyły na ten światowy piedestał. Patrząc na historię, to na pewno urodziło się kilkanaście osób od niedużej rozbieżności wiekowej. Z drugiej strony to osoby trenerów, bo jak i Bogdan Wenta, jak i Michael Bigler, wcześniej Bogdan Zajączkowski, to były osoby, które zaczęły budować tą reprezentację. Bogdan przejął właściwie młodą reprezentację. On w mojej ocenie był dobrym selekcjonerem, bo on znalazł Bartka Jureckiego, on znalazł Michała Jureckiego, których wprowadził do zespołu. I to były też bardzo ważne postacie. Być może tych brakowało, żeby osiągać te najwyższe sukcesy. I wiesz co, sport jest trudną działką biznesu, bo tu z jednej strony musisz być bardzo dobrym psychologiem, ale musisz być dobrym fachowcem jako trener i musisz być świetnym analitykiem. I tak naprawdę nasza dyscyplina w tym momencie
czołgała się, jeżeli chodzi, porównując do Zachodu. My bardzo często, wracając za granicę, podpowiadaliśmy chociażby rozwiązania marketingowe, jak tu starać się promować zespół, żeby osoby, chociażby dające autograf, nie były to na kawałku papieru, ale żebyśmy dawali swoje zdjęcia i tak dalej. Więc fajnych parę ciekawych historii było i to się zmieniło. To się zmieniło na plus. Dzisiaj, kiedy przejmujesz władzę w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, ja słyszałem taką, nie wiem, czy to jest plotka, że rozważałeś zmianę nazwy na Polski Związek Piłki Ręcznej, bo partia polityczna, która ten skrót PZPR wyeksploatowała, już jakby nie jest w naszej pamięci za specjalnie, jako taki dowód nowego otwarcia. Czy to jest prawda i czy byłoby to ewentualnie w ogóle potrzebne? W jakim stanie jest dzisiaj ta nasza polska piłka ręczna? Tym się nie zajmowałem. Ja może gdzieś w formie jakiegoś żartu powiedziałem, bo prawda jest taka, że młodzież już nie wie, co to było PZPR i niektórzy nawet z lekcji historii tego nie wyciągną, ale co jest w mojej perspektywie bardzo ważne dla dyscypliny, to co mówiłem na początek, zbudowanie systemu przede wszystkim szkolenia młodzieży, bo głównym miejscem, tam gdzie się szkoli młodzież, to jest szkoła i to są kluby. I tym jednostkom trzeba pomóc, z jednej strony dostarczyć materiały, z drugiej strony pomóc szkoleniowo, żeby trenerzy mieli możliwość i narzędzia do tego, żeby prowadzić zajęcia, ciekawe zajęcia z młodzieżą, bo to jest bardzo ważne, żeby ta młodzież przychodziła na te zajęcia kolejny raz i kolejny raz i przede wszystkim szukać talentów do tego, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do tego, żeby dostali się do reprezentacji, a później reprezentowali nasz kraj. Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji, to są naturalne kierunki twoich rozmów? Konieczne i to chyba nie tylko dla piłki ręcznej, ale wydaje mi się, patrząc w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, których chcemy być gospodarzem, bardzo jest ważne, aby te dwa ministerstwa wspólnie opracowały plan, najlepiej wspólnie ze związkami, jeżeli chodzi o sport, o rozwój polskiego sportu, żebyśmy mieli naprawdę dobrych zawodników i godnie raz reprezentowali na Igrzyskach Olimpijskich. To jest wszystko kwestia przyszłości. A co z teraźniejszością? Jak zrobić, żeby jak najwięcej wyciągnąć z dnia dzisiejszego? Wiesz co, to jest właśnie ta droga, która, jak ja to mówię, druga droga, na której my musimy się skupić, bo na tą chwilę nie mamy wielu piłkarzy ręcznych, wielu piłkarek ręcznych, które są znakomitej klasy, chociaż paru jest. I teraz my musimy stworzyć dla tych, którzy się są w stanie, znaczy nie są w stanie, źle mówię, w młodym wieku już widać, że mają zalążki tego, że mogą być dobrymi piłkarzami, piłkarkami ręcznymi, stworzyć dla nich jak najlepsze warunki, czyli dać materiały również dla trenerów, żeby oni trenowali dodatkowo, żeby oni mieli odpowiednią regenerację i tak dalej, żeby byli przygotowani do gry w reprezentacji. W piłce nożnej tak jest, ale też w wielu innych grach zespołowych, że prezesa związku ocenia się przez pryzmat pierwszej reprezentacji. Na co liczysz, jeżeli chodzi o właśnie wyniki i męskiej, i żeńskiej reprezentacji? I czy Marcin Lijewski, Arne Senstad to są ludzie, którzy mają twoją akceptację i pełne poparcie? Wiesz co, jak najbardziej w tej chwili oczywiście tak, tylko my musimy pamiętać, że tak jak powiedziałeś, oceniają nas wyniki sportowe. Każdy z trenerów obejmując tą funkcję deklarował, jakie cele chciałby osiągnąć z drużyną i na pewno z tego będzie też weryfikowany. Ja jestem osobą, która może z domu to wyciągnąłem, a może życie nauczyło mnie, że z jednej strony musimy planować, ale też musimy kontrolować i weryfikować to, co się dzieje na co dzień i planować co najmniej na kilka lat do przodu, więc jeżeli wracasz do trenerów, jak najbardziej mają pełne zaufanie, ale my musimy kontrolować i w momencie, gdy będziemy uważać, że powinna być zmiana, to takie zmiany trzeba będzie, takie decyzje trzeba będzie podejmować. Nie będzie to dla ciebie problemem. Marcin Lijewski jest człowiekiem, z którym wspólnie podbijaliście świat i te relacje macie też w oczywisty sposób bliskie. Jeżeli przyjdzie taki dzień, to będziesz umiał to oddzielić? Wiesz co, to są trudne decyzje, ale niestety takie decyzje trzeba będzie podejmować, bo wszyscy działamy dla dobra dyscypliny i na pewno dojdzie taki,
taki moment, gdzie że z jednym i drugim trenerem trzeba będzie się rozstać lub z prezesem trzeba będzie się rozstać. Prawdę mówiąc, wchodząc do sportu, a tym bardziej wchodząc jako trener, podpisując umowę, to wiesz, że za jakiś czas też będzie rezygnacja z tej umowy i to jest nieuniknione. No to życzymy jednemu i drugiemu, żeby przez całą twoją kadencję pracowali, żeby osiągali wszystkie cele sportowe. Jeżeli chodzi o przyszłość, mamy ważne wydarzenie. Czerwiec przyszłego roku Mistrzostwa Świata U21. 26 rok Mistrzostwa Europy odebrane Rosji. Kilka krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Turcja, Rumunia będą współorganizowały. Czy związek jest na to gotowy? Czy wiecie wszystko, co macie robić? Czy dla ciebie to wejście do związku, bo wcześniej byłeś przez 3 lata wiceprezesem, jest czymś takim zupełnie płynnym? Nie obawiasz się żadnych potencjalnych raf, czy też czegoś, co może wypaść z szafy? Wiesz co, część pracy została już wykonana, jeżeli chodzi o przygotowanie chociażby hoteli pod te najbliższe Mistrzostwa Świata młodzieżowe, bo tu trzeba zaznaczyć, że to jest duży event, bo to są 32 zespoły, które przyjadą do Polski. Miasta są wybrane, hotele są wybrane. Właściwie trzeba znaleźć płatności. I tutaj to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze działania. Tylko z jednej strony ja uważam, że to jest organizacja tego eventu, ale z drugiej strony przez taki event my musimy też spopularyzować naszą dyscyplinę wśród dzieciaków, bo przyjadą do Polski najlepsi zawodnicy z całego świata, jeżeli chodzi o wiek młodzieżowca. To jest ten przeciąg z seniorów. Właściwie ci zawodnicy już grają po najlepszych klubach na świecie. I chciałbym to też wykorzystać, aby dzieciaki miały możliwość wejścia na halę, zobaczenia tych najlepszych zawodników, poznania ich kultur, a z drugiej strony też stworzyć małe eventy przy halach, żeby poznały, jak rzucał Karol Mielecki silnie, żeby porównywać, taką prędkość jest w stanie uzyskać chociażby 5 osób sumujących wynik jednej osoby. Takie rzeczy chciałbym zrobić, żeby pokazać, że ta piłka ręczna jest fajna, miła i przede wszystkim zdrowa. Byliście ludźmi wielkich charakterów na boisku. Pamiętam to bardzo dobrze, że zawsze miało się takie wrażenie, że do momentu, kiedy była szansa na zwycięstwo, reprezentacja Polski, w której grałeś, nawet niezależnie od selekcjonera, ona o to zwycięstwo do końca walczyła. Ilu z twoich boiskowych kolegów pomoże ci teraz w roli już prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce? Wiesz co, ja mam kontakt właściwie z większością zawodników, z którymi wspólnie graliśmy. Mamy dobre kontakty. Oczywiście nie wszyscy zajmują się sportem, ale wszyscy wspierali mnie w tej kandydaturze na prezesa. Wydaje mi się, jeżeli mam problem i zadzwonię do jednej z tych osób, na pewno uzyskam pomoc, czy to merytoryczną, czy to chociażby wsparcia. A czy jest szansa na to, abyście współpracowali z Bogdanem Wentą, który startował też w wyborach ostatniego dnia, zrezygnował z kandydowania, przekazał swoje głosy Damianowi Drobikowi. Wygrałeś te wybory bardzo zdecydowanie. Natomiast wracam do tego, że dużo się mówiło o tym, że Bogdan Wenta miałby zająć się w związku reprezentowaniem go na zewnątrz, kontaktami z Europejską Światową Federacją. Widziałem takie zdjęcia, że po wyborze podszedł, pogratulował ci, chwilę rozmawialiście i to wzbudziło nadzieję, że może da się wszystkie możliwe fosy, które powstały w czasie walki o władzę, zasypać i współpracować dla, jak to się mówi, dla dobra polskiej piłki ręcznej. Wiesz co, wydaje mi się, że fosy żadne nie powstały. Prawdę mówiąc, ja do dzisiaj nie wiem jakby motywacji Bogdana, dlaczego podjął decyzję o startowaniu jako na prezesa Związku Piłki Ręcznej. A zdajemy sobie wszyscy sprawę, że chcąc osiągać albo mieć fajne miejsce pracy, z którymi ludźmi chętnie współpracujesz, musisz mieć zaufanych ludzi. I tutaj na tą chwilę nie było deklaracji ze strony Bogdana. Ale gdyby zadzwonił do siebie i porozmawiał, to... Jak najbardziej. Ja jestem osobą otwartą, bo ja mówię, dla rozwoju dyscypliny jestem w stanie zrobić bardzo wiele. Jeżeli nie zadzwoni, to kto będzie taką postacią główną, sztandarową? Wiesz, mamy sporo tych imprez przed nami i kwestia kontaktów ze Światową i Europejską Federacją zawsze była bardzo ważna. Pamiętam, gdy graliście, to Bogdan Wenta był tym, który mówił: dajcie mi turniej w Polsce, to wtedy go wygramy. Nie złożyło się czasowo, kiedy dostaliśmy turniej, no to sportowo nie byliśmy w stanie tam zrobić nic.
Wiesz co, w tej chwili jest na tą rolę, jeżeli chodzi o człowieka, który jest odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, jest Radosław Wasiak. Radek był dyrektorem sportowym w kieleckim zespole. Był również w europejskiej radzie przy klubach, które grają w Lidze Mistrzów. Ma dobre kontakty. Jest osobą bardzo kreatywną, która nie boi się zabrać głosu. Wydaje mi się, że bardzo dobrze będzie nas reprezentował w spotkaniach kongresu, chociażby teraz najbliższego w grudniu. Wiedniu. Opublikowałeś coś, co zostało nazwane siódemką szmala. Twoich 7 obietnic. Dużo tam jest treści. No nikt kandydując chyba nie liczy, że 100% programu da radę spełnić. Z ilu procent tych rzeczy, o których mówiłeś, idąc do wyborów na prezesa ZPRP, będziesz zadowolony za 4 lata, jeżeli ile procent się tego spełni? Wiesz co, to są punkty, które były bardzo konkretne, jeżeli chodzi o siódemkę szmala. I wydaje mi się, że każdy z tych punktów jesteśmy w stanie zrealizować. Oczywiście na jeden jest potrzeba więcej czasu, na drugi mniej czasu. To może naszym widzom króciutko powiemy. Więcej trenerów, sędziów, menedżerów piłki ręcznej, a nie wąskiej grupy osób w związku, transparentność wydatków, pasja, zaangażowanie, profesjonalizm, nowoczesność, technologia, marketing, platforma e-learningowa dla trenerów, reforma, przywrócenie rangi rozgrywek młodzieżowych wszystkich kategorii wiekowych, rola wojewódzkich związków piłki ręcznej wzmocniona, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży i profesjonalizacja zawodu sędziego piłki ręcznej. To jest ta siódemka. Zacząłeś od ostatniego punktu, bo już widziałem pierwsze ogłoszenia, że nowy program, jeżeli chodzi o szkolenie sędziów, co jest bardzo często gorącym tematem w Polsce. Już z tym wystartowałeś. Temat jest sędziów zawsze bardzo gorący i sam poznałeś naszą dyscyplinę i tutaj ja zawsze w tym momencie będę starał się brać sędziów jednak pod obronę w momencie, gdy mają krótki czas podjęcia decyzji i uważam, błędne decyzje będą w piłce ręcznej się zdarzać. My musimy szukać takich rozwiązań, żeby tych błędnych decyzji było jak najmniej, ale bynajmniej, żeby te błędne decyzje nie decydowały o ostatecznym wyniku meczu, bo to jest najbardziej szkodliwe, jeżeli chodzi o nasz sport. Wydaje mi się, że dużo rozwiązań jest fajnych do kopiowania, chociażby jakby z piłki nożnej, jak i z koszykówki, które są te rozwiązania i z tego też chciałbym korzystać. Chociażby, jeżeli byłaby taka możliwość wprowadzenia, żeby sędzia mający kontakt z mediami czasami wytłumaczył swoją decyzję, żeby po prostu ułatwić osobom, które siedzą przed telewizorami albo na hali, na czym polega piłka ręczna, dlaczego jest podyktowany w tym momencie rzut karny, a w poprzedniej sytuacji nie było tego rzutu karnego. Ta dyscyplina będzie wtedy bardziej dostępna. Mówimy o nowych technologiach. Już mówiłeś o platformie e-learningowej. Rozmawialiśmy o tym w studiu wcześniej. Mówiłeś, że piłka nożna zrobiła to już praktycznie 10 lat temu. Tak. Razem z nami w TVP Sport są takie materiały do dzisiaj do pobrania dla trenerów, dla zawodników. My chcemy to zrealizować, ale naprawdę już w wysokiej półce. Z jednej strony, żeby móc wprowadzać szkolenia dobrych wykładowców, jeżeli chodzi o sport dla młodych trenerów, ale też dawać materiały dla trenerów, którzy są i chcą się dalej rozwijać i również materiały dla sędziów, bo ta platforma będzie łączyła jak i trenerów i sędziów, żeby była wykorzystywana w takich 100%. Transparentność, to zgadzamy się teraz z tym, co pan minister ogłosił, że związki muszą być transparentne i dla mnie to jest jakby zrozumiałe i tą drogą musimy iść, żeby nikt nie zarzucał nam, że jesteśmy grupą, która przyszła tylko, żeby być. Chcemy naprawdę działać i chcemy tą piłkę ręczną rozwijać. No i przede wszystkim dla mnie piłka ręczna wśród dzieci i młodzieży. To jest rzecz, która musi zaistnieć. To funkcjonuje w innych krajach i jestem przekonany, że w Polsce też będzie istniało. Zapytałem cię o sędziów, bo jest taki mecz w Polsce pomiędzy dwoma wielkimi klubami, który rozpala
w zasadzie za każdym razem nie tylko wyobraźnię, ale i emocje. Mam oczywiście na myśli rywalizację Orlenu Wisły Płock z Industrią Kielce. Temat sędziów jest nieustannie od lat wałkowany. Ale w ogóle w jaki sposób najlepiej wykorzystać tę wielką rywalizację? Bo problem polega na tym, że to są kluby grające w Lidze Mistrzów, kluby na bardzo wysokim poziomie. Nie ma tam zbyt wielu Polaków. Wracam do tego pytania, czy można coś z perspektywy związku dzisiaj zrobić, żeby było jak najlepiej na dziś z naszą reprezentacją? Bo to jest tak naprawdę nasz najbardziej główny interes, czyli drużyna narodowa. Wiesz co, mamy dwa zespoły, które faktycznie są obłożone większością, jeżeli chodzi o składy personalne, zawodnikami z zagranicy. Fakt jest taki, że przede wszystkim pierwszy krok, jaki chciałbym zrobić, to nie tylko przekonać, ale dać narzędzia do tego, żeby kluby szkoliły u siebie dzieci. To jest podstawa, bo stamtąd my możemy później czerpać, jeżeli chodzi i reprezentacja, jak i same kluby, i tam muszą być dobrzy trenerzy i dobrze wykształceni, którzy będą nam szkolić gwiazdy. Przy tych klubach w tej chwili obecnie bardzo ważne jest, żeby Polacy byli na boisku, prawda? I to ruszyłeś ten temat i to jest nieuniknione. Dlatego nam również zależy na tym, żeby młodzi zawodnicy z Polski, i tutaj ten temat już był ruszany 3 lata temu, jeżeli chodzi o program, który istnieje w piłce nożnej, wypadła mi nazwa z głowy, młodzieżowiec w pierwszej drużynie. Tak, Pro Junior System. Tak, Pro Junior System. Ten program, zastanawialiśmy się nad tym, żeby wszedł, był on przedstawiony w Szczepolidze, tylko niestety wtedy jedna firma, która zresztą do tej pory też prowadzi statystyki w piłce nożnej, z racji tego, że miała kapitał rosyjski, nie podpisaliśmy z nią dalszej umowy, a było to problematyczne, jeżeli chodzi o badanie czasu zawodnika na boisku. No to nie jest futbol, tutaj jest tak dużo zmian, że trzeba to... Dokładnie, ale już są takie technologie, które stwarzają nam takie możliwości, będziemy chcieli do tego wracać. To na koniec chciałem cię zapytać o taką historię, którą słyszałem od jednego z twoich byłych trenerów z zagranicy. Nazwiska nie wymienię specjalnie, ale opowiadał mi kiedyś, spotkaliśmy się w Danii przy okazji Mistrzostw Europy, kiedy opisywał, jakim jesteś człowiekiem, nie tylko sportowcem, mówił mi, że w piątek pokazał ci wówczas taśmę wideo z takim bramkarzem, który potrafił niesamowicie wysoko podnosić nogę i przez to zwiększał skuteczność swojego bronienia. I powiedział mi, wiesz co było niezwykłe? Kasa poprosił mnie o tę taśmę, wrócił w poniedziałek na trening i robił to dokładnie tak samo jak tamten. Mówi, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Co było kluczowe do tej pory w twoim życiu i co da się przenieść na zarządzanie związkiem? To jest siła charakteru, to jest przekonanie o tym, że nic się nie zatrzyma, przechodzenie przez wszystkie różne trudności, bo no nie jesteś kimś, kto miał bardzo łatwą drogę na światowy szczyt, a cała twoja kariera świadczy o tym, że no wybranie, wiesz, bramkarza najlepszym piłkarzem ręcznym świata, co miało miejsce 15 lat, jest czymś, co na pewno zostało z tobą na następne lata. Wiesz co, ja bardzo dużo obserwowałem podczas swojej kariery. Jako bramkarz mogłeś coś takiego. Miałem czas, bo zresztą mówią, że stoi i nic nie robi. Nie, bardzo dużo obserwowałem. Z jednej strony jako sportowiec starałem się kopiować najlepszych, bo taka była prawda. Szukałem zawsze bramkarza, który jest o podobnych parametrach, albo podobały mi się interwencje, jakie robi. Albo kontaktowałem się z nim, albo jechałem na jakiś kamp, albo po prostu próbowałem to kopiować u siebie na zajęciach, na treningach. A jeżeli chodzi o sport i prowadzenie, to była podobna zasada. Mnie zawsze fascynowało, wyjeżdżając z Polski, gdzie graliśmy na małej hali, gdzie przychodziło 500 osób i przyjeżdżasz do klubu w Mannheim, gdzie masz 12 tysięcy ludzi. I tak naprawdę czym ci ludzie się zajmują? I zdałem sobie sprawę, że funkcja osoby, która nie tylko zarządza, ale jest odpowiedzialna za marketing i tak dalej, to nie jest akurat miejsce do tego, żeby siedzieć i oglądać mecz, bo to wtedy to jest twoja praca. Ty musisz przekonywać sponsorów, ty musisz zapraszać sponsorów, żeby pokazywać, że ta dyscyplina jest fajna. I do teraz mam te kontakty chociażby z Reineker Löwen. Do teraz była pani prezes, niestety już została zmieniona, ale zapraszają mnie osoby i z tych doświadczeń chciałbym też korzystać. Dużo mówiliśmy o problemach,
to nie jest zarządzanie sukcesem. Moment, w którym przejmujesz Związek Piłki Ręcznej, to jest zarządzanie sytuacją, aby zbudować podwaliny pod sukces. Co optymistycznego można powiedzieć kibicom, którzy nas oglądają tak na koniec rozmowy? Co optymistycznego? Chociażby to, że piątek, sobota zespół rocznika 2008 wygrywa 9 i 13 bramkami z Rumunią, to pokazuje, że ta praca z młodzieżą zaczyna już istnieć. Pierwsza reprezentacja też wygrywa z Rumunią, tak, bardzo pierwsza, ważny mecz eliminacji. Tak, bardzo ważny mecz i to te punkty naprawdę są, które mogą nam, możemy mówić, że mamy szansę realnego awansu na mistrzostwa. Ja jestem przekonany, że angażując do tego osoby, które jak i w sporcie, ale również w życiu mają pasję do tego, aby piłka ręczna była na wysokim poziomie i mają do tego narzędzia, żeby też prowadzić różne projekty, eventy. Jak najbardziej jestem za tym, że za, nie mówię 4, ale za 8 lat będziemy w stanie już na zdecydowanie wyższym poziomie, jak jesteśmy teraz. Dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki za realizację wszystkich planów. Gościem TVP Sport był prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal.